Witam państwa bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam i pozdrawiam pana Alfreda Stachowiaka, autora książki Obraz Goznicy życiem malowany. Włączam się do akcji Goznickie czytanie. Przeczytam fragment poświęcony świętej pamięci Eugenii Stachowiak, żony autora książki, społeczniczki naszego miasta. Gienia przyjęła po ojcu żyłkę społeczniczki. Była bardzo aktywna w działalności organizacji kobiecych. Zarówno w Lidze Kobiet, jak i innych organizacjach społecznych związanych z wychowaniem dzieci. Między innymi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Przez kilka lat była również społecznym kuratorem sądowym dla nieletnich. Ściśle współpracowała z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Goznicy i jej gronem pedagogicznym. Była również członkiem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Goznicy. Do Ligi Kobiet. Gienia wstąpiła w 1974 roku, początkowo jako członkini, a już wkrótce została wybrana na przewodniczącą koła. Koło Ligi Kobiet w Goznicy było bardzo aktywne. Prowadziło różne kursy w sprawie wypieków, ciast, gotowania, szycia i inne. We współpracy ze Ośrodkiem Nowoczesnej Gospodyni, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Goznicy, zabezpieczono organizację Dnia Kobiet na terenie miasta. Utrzymywano stałe kontakty z emerytami i rencistami oraz dyrekcją szkoły podstawowej w Goznicy, organizacjami dziecięcymi, między innymi kołem towarzystwa przyjaciół dzieci. Pomagano przy organizacji imprez i konkursów z okazji Dnia Dziecka. Po kilkuletniej słabej działalności ruchu antyalkoholowego na terenie miasta, z inicjatywy terenowego koła Ligi Kobiet Powołana została miejska organizacja Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego w kwietniu 1975 roku. Ożywiona działalność organizacyjna doprowadziła do tego, że powstało sześć kół zakładowych, jedno koło osiedlowe i jedno koło szkolne o łącznej ilości 187 członków. Przewodniczy, przewodniczyła tej organizacji moja żona Eugenia. Działalność społeczna. Komitetu Przeciwalkoholowego w Goznicy bazowała głównie na pracy wychowawczej z rodzicami uzależnionych od alkoholu, na działalności uświadamiająco-propagandowej, na udzielaniu pomocy materialnej rodzinom dotkniętym alkoholizmem, a przede wszystkim objęciu opieką wychowawczą dzieci wywodzących się z tych rodzin. Przy pomocy finansowej zarządu wojewódzkiego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego w Zielonej Górze zorganizowano świetlicę z dożywianiem dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu. Średnio ze świetlicy korzystało 20 dzieci. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Głoznicy udostępniła salę w ośrodku nowoczesnej gospodyni wraz z wyposażeniem oraz udzieliła pomocy w przygotowaniu posiłków. W ramach pomocy rodzinom dotkniętym alkoholizmem Przydzielano zapomogi na zakup odzieży, obuwia, pościeli i tym podobnym. Skuteczna działalność Społecznego Komitetu przeciwalkoholowego w Goznicy była wysoce doceniana przez Zarząd Wojewódzki w Zielonej Górze, który udzielił pomocy finansowej. W razie potrzeby nie było problemów z uzyskaniem miejsc w ośrodku odwykowym w Ciborzu. Niemniej ważne była działalność Gieni w innych organizacjach społecznych związanych zwłaszcza z dziećmi, oraz w Radzie Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Goznicy. Po okresie pracy w kawiarni Klubu Fabrycznego Goznica i przeniesieniu kawiarni do Zakładowego Domu Kultury Goznickich Zakładów Ceramiki Budowlanej, Genia rozpoczęła pracę w dziale zbytu Goznickich Zakładów Ceramiki Budowlanej. A gdy córka Iwona zaczęła uczęszczać do szkoły podstawowej, przeniosła się do pracy jako wagowa przy wadze przemysłowej zakładu G3 Oddział 1. Genia zawsze miała czas na prowadzenie domu. Zajmowała się dziećmi, pracą zawodową oraz pracą społeczną. Podczas powołania mnie na trzy miesięczne kursy ćwiczeń wojskowych, genia zastępowała mnie w pracy tak jak ostatnio na stanowisku kierownika działu administracyjno-gospodarczego. Po moim zachorowaniu i pobyciu w szpitalu ponownie mnie zastąpiła w dziale administracyjno-gospodarczym. Był to dla niej bardzo trudny okres, ale nie dawała tego po sobie poznać. Później nastąpił najtrudniejszy okres jej życia związany z ciężkimi chorobami, w wyniku których zasnęła na moich rękach 13 września 2008 roku. Eugenia Stachowiak za swoją działalność społeczną została uchronowana następującymi odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi. Krzyż Kawalerski Orderu odrodzenia Polski nadany 18 maja 1900. 88 roku. Srebrna odznaka honorowa Polskiego Komitetu Społecznego nadana 18 czerwca 1978 roku. Odznaka przyjaciela dziecka za społeczną pracę dla dobra dzieci nadana 1 czerwca 1979 roku. Odznaka honorowa za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego nadana 3 lutego 1979 roku. Odznaka honorowa za zasługi w ruchu przeciwalkoholowym, nadana 14 grudnia 1979 roku. Odznaka honorowa Ligi Kobiet, nadana 19 lutego 1982 roku. Odznaka honorowa zasłużony działacz, nadana 15 lutego 1982 roku. Odznaka honorowa zasłużony dla ochronności zdrowia. Nadana 7 stycznia 1987 roku, medal 40-lecia PRL, nadany 22 lipca 1984 roku, medal 50-lecia pożycia małżeńskiego, nadany 6 marca 2007 roku. Zachęcam do nabycia i przeczytania książki oraz włączenia się do akcji Goźnińskie Czytanie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.